Witam dziś bardzo serdecznie. Dzisiaj bez słuchawek, bezpośrednio z laptopa. Taka bitewka mi się trafiła na Ruinbergu. Miałem jechać na lewo, ale zobaczyłem, że nic nie jedzie na prawo, więc stwierdziłem, jako ósmy tier z potężnym działem pojadę wesprzeć trochę miasto, jak nigdy wcześniej. Co jak się później okaże, się opłaciło całkiem fajnym wynikiem. Tu chciałem jechać na lewo. No i kurczę, bez pancerza tak trochę ciężko w tym mieście, mówię. Lepiej będzie, jak zostanę gdzieś z tyłu. No to pojechałem za kościół. Mówię, może się coś wyspotuję, mam lornetkę, mam siatkę. Może się uda coś trafić, zanim przyjadą ciężkie czołgi przeciwnika. A już tutaj patrzę, Fokka stoi pod kościołem. Dobrze. Poczekam, jak nasi dojadą, żebym nie był jedynym celem. W międzyczasie będę patrzył tutaj właśnie. Też lubią sobie stanąć od czasu do czasu jakieś niszczarki. Tutaj jedzie pospotować. I nawet całkiem dobrze jedzie. Patrzę, żeby się tu schować. O, coś tu mamy. Byle med. Zauważył, wyspotował. Z siatką czołg stojący w miejscu, nie? No, blisko staje, to mógł mnie zauważyć. I dlatego tak wolałem cofnąć trochę do tyłu. Teraz tu podjadę trochę do przodu, żeby mu poprawić celność, jak go dobrze trafię. Od razu podejrzewam, mu się odechce, bo mu zabiorę 3/4 życie. No niestety on mnie cały czas widzi, nie wiem jakim cudem. No jak widać, opłacało się tu zostać trochę dłużej. I tamten strzał na ślepo też chyba wszedł, bo widzę, że mu zostało 350. To trzeba mu poprawić jeszcze raz. Bardzo ładnie wyjechałeś. Podejrzewam, że ta Skoda się na mnie teraz obróci. Ale mogę jedną pestkę od niego przyjąć, bo nie strzela za mocno. To niech przeładuje. O, i trzeba byłoby go dobić właśnie. Pałka też jest na mnie obrócona? Nie, nie jest. No to możemy wyjechać i mu lutnąć. A była obrócona na mnie fałka, ale mnie nie przebił. No i w ten oto sposób mam już 4 frag. 4 czołgi spadły pod moją lufą. Zatem muszę się wrócić trochę na kapo, bo tam Cromwell krąży. Podjedziemy na kapa.
drugiej strony. Podjedziemy, podjedziemy. Akurat jest na hita, bardzo ładnie. 3, 2, 1. Krytyczne uszkodzenie. No nie wierzę. Czołg z papieru, krytyczne uszkodzenie. Ja coś wyżej celu i pewnie go trzeba bić. Dobra. Tutaj T26E4 podjeżdża. Trzeba się szybciutko nim zająć, zanim mi Artę porobi. Arta mi się jeszcze może przydać do obrony. Ło, on jedzie na wprost, on jedzie na wprost. Cel namierzony. Bach, go raz. Muszę przyjąć, no nie ucieknę nigdzie. Super Pershing. W podłogę powinienem wsadzić. Ale bokiem się wystawisz pięknie, ale ładnie. Patrzcie, nie weszło za full. Jeszcze stówka mu została. O rany boss. Zeżre mnie, zeżre mnie, zeżre mnie. Kurczę, no stój w miejscu, no. Ale fart jeszcze by swoją Martę zabrał. Udę strzelił. Ale on ma pełne życie. Pełne życie. O nie, na kapie stoi skupion. O, widziałem. No ale 6 fragów mam. 2400 uszkodzeń. Myślę, że nie było tak źle. Zobaczymy, co tam w garażu mi pokaże. Koniec powtórki. Nie, nie pokażę wam garażu. Ale tutaj pamiętam, dostałem 99 tysięcy za bitwę. I w sumie na czysto wyszedłem 65 tysięcy chyba, bo tam użyłem zestawu naprawczego. No a dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Cebul 1.